Przygotowując naszą prezentację, wybraliśmy się śladami Aleksandra Frydry. Aleksander Frydro. Zemsta. Precz, precz! Stójcie! Co to znaczy? Prześcig pan mój kazać raczy... Znajdujemy się w ruinach w zamku w Odrzykoniu. A te właśnie stroje, co mamy na sobie, są z XVIII wieku, właśnie za czasów Aleksandra Fredry. Kupionomór graniczny, tak zostanie. Ależ luby, miły panie, to szaleństwo z waszej strony i mur będzie naprawiony. Przody trupem go zaścielę. Kończcie śmiało, przyjaciele, garćcie ze mną próżnym krzykiem. Chcesz więc mój kij? Mój cześniku, mój sąsiedzie, luby, miły, przestań też być rozbójnikiem. Co? Jak? Żwawo! Bij co siły! Panie majster, ja w obronie! Nic się nie bój, niechaj bije, kiedy go tak świędzą dłonie. Dobrze, dobrze, poczuł płynie, o tak lepiej, co się wlezie. Nic się nie bój, z tego trzeba. Niechaj bije, świat nie zginie. Ja cześnika za to skryję, gdzie nie widać ziemi, nieba. Ej, gerwazy, daj gwintówkę, niechaj... Treść zemsty ma swoje źródła w prawdziwym konflikcie, który zdarzył się właśnie tutaj w tym zamku. Na Śmigalskiej dosyć będzie. Daj pół słodka albo złoty wazerunku dla chłopy. Tuż gdy w 1828 roku Fredro ożenił się z Zofią Skarbkową, otrzymał w spadku połowę tego zamku Odrzykowym. Precz mi z drogi, bo na miazgę was rozgniotę. Nie zostanie jednej nogi, a mam diablą dziś ochotę. Wielu was tam? Piotr Wirlej i Jan Skotnicy. Chodź tu, który? W XVII wieku. Nie wylezie żaden z dziury. O wy łotry, o wy tchórze, jutro cały zamek zburzę. Tej zajmował zamek dolny. No, Śmigalski! Czas przyspiesza, dalej na teren. A Jan Skotnicki zajmował zamek górny. Mi spełń gładko me rozkazy. Powtórz wszystkim po trzy razy, że na jutro ja... Pirlej i Skotnicki kłócili się o ten mur graniczny, aby jeden drugiego wykurzył i przejął cały zamek. Ej, perełka! Weź mi jutro! Zaglądaj do blaszanki, bo bym właśnie przypił. Aleksander Fredro napisał zemstę na podstawie kłótni Firleja i Skotnickiego o ten mur graniczny. Cynamonu i wszelkiego aromatu, aby było jak należy. Masz do ryby szafran świeży i bakali podobne. Ciekawostką zemsty Aleksandra Fredry jest to, że wykorzystano tą historię do napisania scenariusza o przesiedleńcach ze wschodu. Bogiem żyje, tego jeszcze nie tymi przesiedleńcami byli przesławni Kargul i Pawlak. Sami swoi kłócili się o kawałek miedzy, a w zemście Cześnik i Rejent kłócili się o kawałek muru. Cóż, czarta, ty spokojny, kiedy Rejent mnie napada i o czwartej żąda wojny? Lecz godnego ma sąsiada. Dalej, żwawo! Niech kto żyje! Biegnie, pędzi, zgania, bije! Cóż się stało? Mur naprawia, mur graniczny, trzech mularzy! On rozkazał, on się waży. Mur graniczny, trzech na murze, trzech wybije, a mur zburzę, zburzę, zniszczę aż do ziemi! Zburzę, zniszczę! Dajesz słowo? Zbierz więc ludzi, ruszaj z nimi, a jeżeli nie namową, to przemocą spędź z roboty. Ty się trzęsiesz? To z ochoty, ale czekaj, słuchaj w przody mojej szczytnej, pięknej ody. Co? Tak, ody do pokoju, a jeżeli żądza boju nie umilknie na głos muzy... Zostań, ale... Znamy już zamek w Odrzykoniu i zemstę Aleksandra Fredry. Nie bierzmy przykładu z kłócących się ludzi. I żyjmy w zgodzie. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Mogę przestać na twym słowie? Będziesz pewnie zame zdrowie? Teraz wzywam waszmość pana. Każ nam przynieść roztruchana. Niech nam zagrzmią i fanfary. Wypijemy pierwszej pary. Niechże będzie dziś wesele. Równie w sercach, jak i w ciele. Mociu panie, z nami... Zgoda? Zgoda! Zgoda! Tak jest! Zgoda! A Bóg wtedy rękę poda.